Wiesław Wiewiórka. W przerwie na reklamę możecie sobie na przykład umyć zęby. Na podstawie postaci stworzonej przez Melanie Łot. Święto Drwali. Życzy pan sobie puszeczkę resztek w puszce? Au! Dobra! Proszę bardzo. Brzmi jak pozostałości gulaszu i gołąbków w sosie. Nie chcę jej! Makaron z mięsem i sernik. Nie cierpię. Jak to możliwe, żeby to... Tam! 63 rząd, druga od lewej! Będziecie moje, brukselki! Mam szczęście! Dobra. Poniedziałek sklep będzie zamknięty ze względu na święto Drwali. Zmieniłem zdanie. Lubię święto Drwali. To mój ulubiony dzień w roku, kiedy wszyscy powinni... Kompletnie nic nie robić. Ja w święto Drwali robię mniej niż nic. Długo śpię, wstaję, robię drzemkę, zmieniam bok i idę spać. Ale wyczerpujące. Ten dzień nazywa się święto Drwali, bo... Bo chyba jakiś drwal wyciął święty gaj. Tak sądzę. Co za różnica. Ważne, że mam wolne. Święto Drwali to nie jest... Mylicie się co do tego. Przecież chodzi o... Gdzie wy wszyscy? Normalnie w to nie uwierzysz. Nikt nie wie, jakie jest prawdziwe znaczenie święta Drwali. Ja wiem. Trzeba się przebrać za kłodę i toczyć od domu do domu. A może to święto zmurszałej kłody? Edek, mieszkańcy Topolowa potrzebują lekcji historii i to właśnie ja jej im udzielę. Oho, ciekawe, czy się zmieszczę w przebraniu kłody. Dziękuję wam za przybycie. Jej, trochę się was tu zeszło. Ja byłem pewien, że to noc bingo. Tak, ja też. To przecież dużo ważniejsze niż bingo. Zagramy w Chińczyka? Nie. Załóżcie trójwymiarowe okulary. Już. Oto historia pewnego drwala. W czasie VII wojny światowej w 1777 drwal walczył z inwazją termitów. Drwal rozdał termitom ulotki reklamujące darmowe lekcje pływania. Okazało się, że termity nie umieją pływać. Po zwycięstwie drwal rozpoczął budowę naszego Topolowa, robiąc przerwy tylko na jedzenie naleśników i struganie kul. To właśnie symbolizuje wielkie drzewo przed ratuszem. Myślałem, że ma symbolizować drzewo. Dlatego właśnie w ten poniedziałek powinniśmy obchodzić to święto jak należy. Rozpuśćmy w mieście termity! Nie, to nie o to. Powinniśmy ściąć wielkie drzewa sprzed ratusza. Co? Nie, nie, nie. Wydepiluję sobie klatę. Nie, nie. Czy wy nie słyszeliście, co wam powiedziałem? A możemy jeść naleśniki? Tak, jasne, że możecie. A możemy śpiewać o drwalu? Tak, widzę, że zaczynacie łapać. Ha, dziękujemy ci, Wiewiórko, że pokazałeś nam, jak obchodzić święto drwali. Nie ma za co, panie burmistrzu. Więc, przechodząc do nieco poważniejszych spraw. Litera to N. 44. N44. Trafił ktoś? Trafił ktoś? Dobra, Ryszard, to ja idę do... Oglądajcie jutro relację ze święta drwali, którą sponsoruje producent dezodorantu Siekiera! Pachnieć jak drwal z siekierą nie ma nic prostszego! jej! I kto to kupi? No cóż, więc udzielił ci się duch święta. Miłej Wigilii święta drwali! Ciach, 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 przez cały dzień. Pochnij to dwa, trzy, on takim drwalem był. Z kosmosu, wiesz, dinozaury niszczył. Raz, dwa, trzy, ginie zwierz, pokonał je. Drwal zostaje sprzedawcą butów, bo lubi jazz. Tak, siekiera. Wszystko jest nie tak. Moja nowa świąteczna płyta, tylko w dobrych sklepach. Przecież w święcie drwali chodzi o coś innego. Dzięki, Patryk. Jutro rano zapraszam mieszkańców na największe zakupy w historii Topolowa. A dzisiaj za niewielką opłatą dzieciaki mogą zrobić sobie zdjęcie ze świątecznym królikiem drwalem. Widział ktoś kiedyś, żeby królik ściął drzewo, a w ogóle to kot. A jeżeli dalej jest wam mało, sprzedajemy dzisiaj czekoladowe topory po złotówce sztuka. Znajdą się chętni? Ała! Uważaj, koleżko! To wiwat Topolowo! W
Sklepy otwieramy o 6, więc porządnie się wyśpijcie. Sam na pewno będę spał niczym kłoda. Mam już tego dosyć. Jutro wielka wyprzedaż. Wszystkie ceny zostaną ścięte. Co? Tylko nie tutaj. Flanela była za droga? Lękosław, potrzebujecie jutro na 2 zmiany. Nie, na 3 zmiany. Nie, na całe 4 zmiany. Będziemy tu mieli prawdziwy cyrk. Ale przecież jutro zamknięte. W żadnym wypadku. To będzie najbardziej pracowity dzień w historii. W historii! Lękosław! A coż ty taki smutny? Edek, w Święcie Drwali nie chodzi o to, żeby kupić ile się da. Zobacz, jaka fajna czapka. Jeśli też taką chcesz, to lepiej się ruszaj. Idą dzisiaj jak świeże bułeczki. Łapiesz? Tak, Edek, łapię. A są lepsze niż bułeczki. Nie widzisz, że wszystko idzie źle? Chodź, pokażę ci, co się dzisiaj wyrabia na mieście. Wyprzedaż oficjalnych ulotek z okazji Święta Drwali za pół ceny! I niczego nie będzie. I niczego nie będzie! Edek, to przecież znak! Jasne, to przecież znak. A to przecież kamień. To przecież drzewo. To zepsuta fontanna do picia. Żeby ocalić to święto, musimy pozbyć się wszystkiego, co z nim sprzeczne. Ale to nie jest kradzież? Nie. Edek, musimy uratować Święto Drwali. I to znowu. Wszyscy się przekonają, nie będzie więcej rapowania, nie będzie flanelowych koszul, nie będzie reklam i w ogóle niczego nie będzie. Dobra, zaraz zrobi się jasno, więc nogi za pas. Edek, przecież mieliśmy wszystko oddać. No, chyba możemy wrócić do miasta i pokazać im, jak się świętuje. O, ty idź, ja sobie... No, jasne. To ja biorę się za ratowanie Święta Drwali. Prawdziwa katastrofa! Wielka katastrofa! Zaczekajcie wszyscy chwilkę spokojnie. Jeszcze nie wszystko stracone. Masz rację, wszystko ukradzione. A może ci, którzy wszystko zabrali, chcieli tylko udzielić nam ważnej lekcji? Ej, a co kryje się pod tym? Na żołędzie! Tego ciasta wystarczy na 10 tysięcy naleśników Drwala. Skąd to się mogło wziąć? To może zjemy sobie teraz śniadanko Drwala? Co na to powiecie? Mógłbym sunąć takich z 10! O, zobaczcie! Możemy sobie usiąść na tych kłodach, które pojawiły się tutaj w tajemniczy sposób! Mógłbym sunąć takich z 10! Usmażę wszystkim naleśniki! Przydałyby się nam drwalskie piosenki! Jestem z ciebie dumny! Uratowałeś Święto Drwali! Jej! Lękuś dał radę! Jau! To mnie poruszyło! To mnie poruszyło! Lękosław! No, o to właśnie naprawdę chodzi w Święcie Drwali! Co teraz zrobimy? Cicho! Założę się, że nikt nie wie, że tu jesteśmy. Niespodzianka! Lepiej gadajcie. Śmieszna historia. Jego pomysł. Wesołego Święta Drwali. Dorwać ich! Mam nadzieję, że w święto tuby sprawy nie wymkną się spod kontroli. Hej,
on ma rację! Do święta Tuby został tylko tydzień! Musimy coś zaplanować! Ja poprowadzę paradę Tuby! Prowadzę świąteczne Tuby z pastą do zębów. Wydepiluję sobie klatę! Ej, chwila! Przecież nie tak się obchodzi święto Tuby! W tym święcie chodzi o to, że... To wszystko świetne pomysły. No to zaczynamy! A już się bałem, że będziesz chciał... Opróżni saniedek! Nasza misja to uratować święto Tuby! Skrzynka na pomysły. Więc wsadziłem do nosa obie kanapki i wygrałem zakład. Wstrętne masz te historyjki. Ale fajne też, co? Fajne i wstrętne. Ej! Co kombinujesz? Zapisuję nowy pomysł w moim zeszycie z rzeczami do poprawy. Osuszyć kałuże przed sklepem. Nic im nie będzie. Chyba. Przestawić stojak na rowery. Kiedy zapełnię ten zeszyt, dam go Nestorowi, a on zabierze go na tajne zebranie. Pomyśl, jaki wspaniały byłby nasz sklep, gdyby wszyscy prowadzili takie zeszyty. Tak. Szkoda, że nie mamy w sklepie koszyka na rady, urny na propozycje, albo chociaż szafki na konstruktywną krytykę. Skrzynka na pomysły! Skrzynia czary prysły? Biegiem do warsztatu! Ty. Mogę już popracować? Dobra, nie dostaniesz takich. Pomyśl o tych wszystkich pomysłach. Ta skrzynka rozpocznie nową erę porządku i bezpieczeństwa. Pierwsza na świecie, skrzynka na twe zmysły. Dobrze powiedziałem. Co tam napisałeś? Coś odjazdowego. Rękosław, co ty wyprawiasz? Wieszam skrzynkę na pomysły. No to ja mam pomysł. Zdejmij ją! Nie, wszystko źle. Pokażę ci, jak to działa. Zdejmij skrzynkę na pomysły. Kiedy będziesz to czytał, udawaj zaskoczonego. Po co to tutaj powiesiłeś? Tylko zobacz, mamusiu. Skrzynka na pomysły? Pudełko, w którym pojawiają się magiczne pomysły, a dzięki nim możemy zmieniać świat na lepsze. Lękosław chyba myśli, że dzięki świetne! Temu... Świetne! Poważnie? No pewnie. Przecież próbowałeś to wyrwać! Chciałem się upewnić, że jest bezpiecznie. Nie cierpię jej! Trudno! Zostaję! Lepiej uważaj na swoje pomysły. No jasne. O czym to tak szepczecie, chłopaki? Czekaj. To tylko dżem. Nic mi nie jest. Aha. Dobra, zwierzaki, zebranie personelu. Sugestii nie powinno być dużo, więc nie zajmie to... Kontrola ruchu wózków. Podpis Lękosław. Bywa, że w alejkach robi się naprawdę tłoczne. Szaliki dla klientów w alejce z mrożonkami. O, ten jest dobry. Podpis Lękosław. Niech każdy zostanie klientem dnia. Klienci lubią czuć się wyjątkowi. Lękosław. Jest coś, czego nie wymyślił Lękosław? O, jest. Bąk. Naprawdę świetny pomysł. Winocha! Dobra. Nie będę więcej próbował zmienić tego sklepu na lepsze. No, kłamałem. Wielka szkoda, że te pomysły nie... Wcieli je w życie. Ale mamusiu, całą stertę? Zalusieńką. A teraz idę na spotkanie z trenerem uśmiechania. Powiedział, że robię postępy. Więc do roboty!
Wszystkie te rzeczy wymyślił Lękosław, więc to on będzie odpowiedzialny za ich wcielenie. Naprawdę? Jej, nie spodziewałem się tego i nie mam przemówienia. Po pierwsze, chciałbym podziękować Nestorowi, że we mnie wierzy. Nie zawiodę cię. Przyrzekam, że ten sklep zacznie funkcjonować jak dobrze naoliwiona maszyna. Dziękuję też pozostałym pomysłodawcom, którzy... Koniec zebrania. Wynocha! Jaki dzisiaj jest dzień? Nowy, wspaniały dzień w KitKatesach. Znaczy, wtorek. Nie widziałem jeszcze tak lśniącego banana. No przecież to jabłko. To nie jest twój dział? Mój. Zawstydziłem się. Proszę stopy do torebek. No i koniec z brudem na podłodze. Hurra! Ja nigdy nie lubiłem mopa. Dalej musisz polerować. Widzisz? Ciężkie na dole, a delikatne na górze. To banalne. Myjesz na wzór ósemki. O tak. Teraz twoja kolej. Lepiej. Cześć, Ryszard. Dzisiaj w pracy było ekstra. Dzięki wdrożeniu moich pomysłów sklep jest 34,6% bardziej efektywny. O, dziękuję. Uznam to milczenie za wsparcie i gratulacje. Następny super pomysłowy dzień w KitKatesach. Wszystko idzie jak... Nie, bubr, przecież nie tak ci pokazywałem. Robisz to dużo lepiej ode mnie. Więc może ty zajmij się polerką. Wiesz, no w sumie mogę, ale... Odlot! Dzięki, stary. Posprzątać olejek jest na białym. Au! O! A! Ej! Heniu, rób to tak. Ja niczego nie potrafię zrobić. Moje pomarańcze nigdy nie będą błyszczeć. Może ty się nim zajmiesz, proszę? No, mógłbym, ale... Dzięki, Lękosław. Teraz mam więcej czasu na struganko. Na co? Na struganko. Biorę drewnianą łódkę i strugam z niej harmonijkę. Ale Heniu! Zaraz wracam. Au, au! Czemu? Niech ktoś to zatrzyma! O nie, dobrze, tylko... Potłukłaś mi jajka! Zaraz wracam! Nie zamierzam płacić za potłuczone! Mildred, jajka na dnie torby? Położyłam je na górze, ale torba była przepełniona. Więc ja... Bum! Źle zrobiłam? Może ty się tym zajmiesz. Bardzo chętnie, ale ja już... Nieźle, żeś nasmarował te kółeczka. Zaraz tu wracam! Więcej pomysłów? Ale ja... Dalej, do roboty, panie świetny pomysł! Ale ten pomysł mówi puść bąka, a ja właśnie... Mój! Napisałem go! To ja! Proszę! Puśćcie moje nogi! A przy okazji, ułożyłeś dzisiaj jakieś wystawy? Więc no, ja zajmowałem się... Ja żadnej nie widziałem! Te pomysły to dodatek do twojej pracy układacza. Więc do roboty! Dostanę te jajka! Jesteś klientem dnia! Jajka pan ucieknął. Karambol trzech wózków przy piątej alejce. Gdzie kontroler ruchu? Stop! Dziękujemy państwu za wybranie nas. Zapraszamy ponownie. Już sprzątam. Ale ma pani piękny uśmiech. Mama uważa, że skrzynka na pomysły to klęska. I jest naprawdę wściekła. To nieprawdziwy uśmiech. Jestem naprawdę wściekła. Od jutra wszystko będzie tutaj po staremu. Wygrałem. Banki. Zabiorę go do domu. Myślałem, że skrzynka na pomysły pomoże sklepowi. I chyba się myliłem. Mówiłem, że lepszy koszyk na radę, ale nie słuchałeś wcale. Aha. To będzie na wierzchu.
doświadczenie życiowe. Ta polerka w ósemeczki potrafi poprawić humorek. Jakbym tańczył. Skąd mu się to wzięło? Co powiecie na te jabłka? Cześć, Heniu. Co u ciebie słychać? O, cześć, Lękosław. Kiedy cię nie było, tak się znudziliśmy lenistwem, że zaczęliśmy pracować, jak mówiłeś. Udało się. Naprawdę się udało. W takim razie wiwat dla lenistwa i nudy. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip! O, koniec uśmieszków. Do roboty. Przestańcie nie uśmiechać się. Bezpieczny kącik Lękosława. Lękosław w tym kącie bezpieczny jest. Pomówmy o zagrożeniach, jakie wiążą się z... uśmiechem! Uśmiechanie jest w pełni bezpieczne. Nie słyszałeś, że jak zrobisz śmieszną minę, to może ci tak już zostać? Tak, ale uśmiech to nie jest śmieszna mina. Może być! Śmieszna! 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 W każdym razie, jeżeli dostaniesz paraliżu twarzy, to chyba lepiej z uśmiechem. No i? Co jest w tym niebezpiecznego? Wylatujesz! Sam tego chciałeś! Zwalniam! Edek, dokończmy ze mnie! Zwalniam! Pani matko Nestora! Moment! Jesteś zwolniony! Nigdy wcześniej nie prowadziłem kącika sam. Więc nie straciłem pracy, to mnie cieszy. Spanikowałem! Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Agnieszka Zwolińska. Dialogi Dominik Kaczmarski. W wersji polskiej udział wzięli Artur Pątek, Zbigniew Suszyński, Grzegorz Wąs, Olga Omelianiec, Barbara Lauks, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Grzegorz Kwiecień, Krzysztof Cybiński, Tomasz Sobczak.